Witam wszystkich widzów. Jest z nami dzisiaj Head of Product z Respovision, Mateusz Dłużniewski, z którym porozmawiamy w dużym skrócie o sztucznej inteligencji w branży hazardowej. Skupimy się zwłaszcza na zakładach bukmacherskich, ponieważ Respovision miało z nimi najwięcej wspólnego. Na wstępie powiedz, Mateusz, czy dobrze Cię przedstawiłem, czy dalej działacie w tej branży bukmacherskiej, jak to wygląda? Jak najbardziej. Cześć, witam wszystkich. Tak, imię, nazwisko, rola się zgadza. Tak, nazywam się Mateusz Dłużniewski, pełni rolę Head of Product w Respo. Może pokrótce powiem, czym się zajmujemy tak ogólnie, żebyśmy zarysowali sobie, powiedzmy, kontekst rozmowy. Nasza spółka, to jesteśmy startupem technologicznym działającym w branży sportowej, założonym w 2020 roku. Naszym, powiedzmy, korową działalnością jest wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji, w szczególności computer vision, do zbierania szczegółowych danych z rozgrywek sportowych, a na podstawie tychże szczegółowych danych budujemy różnego rodzaju produkty dla branży sportowej, czy to jakby z zastosowaniem analitycznym, na przykład dla klubów, federacji sportowych, czy to bardziej z zastosowaniem mediowym, na przykład wizualizacje sportowe oparte o dane, które pozyskujemy, czy to na przykład właśnie branży bukmacherskiej. Jakby jak wiadomo, branża bukmacherska w dużej mierze opiera się również o dane. Zaczynaliśmy, będąc bardziej zaangażowani, jakby na wczesnym etapie naszego rozwoju byliśmy zdecydowanie bardziej zaangażowani w branżę bukmacherską. Od jakiegoś czasu skupiliśmy się bardziej, jakby odeszliśmy od bettingu na rzecz bardziej właśnie tej analitycznej strony piłki i rozwijania produktów bardziej pod kątem klubów, czy to federacji sportowych, czy lig sportowych, oraz obecnie również tworzymy produkt taki bardziej wizualny pod zastosowanie w entertainmencie czy w mediach sportowych. Natomiast oczywiście jakby biorąc pod uwagę naszą przeszłość w branży bettingowej, również ta branża jest mi znana i również mieliśmy tam swoje początki i produkty dla właśnie branży gamingowej. Zaraz właśnie, zanim przejdziemy do tej branży naszej iGamingowej, której będzie dotyczyła większa część rozmowy, chyba możesz się też pochwalić, że współpracowaliście nawet z takimi wielkimi klubami jak PSG czy Benfica. I zaznaczmy, że to też wynika z tego, że te mniejsze kluby sportowe nie są do końca przygotowane, żeby korzystać z Waszej pomocy. Jak najbardziej, tak. Mimo dosyć młodego wieku, bo jesteśmy na rynku niecałe 3 lata, mamy całkiem imponujące, myślę, portfolio klientów. Z naszych danych i analiz korzystały właśnie między innymi, tak jak wspomniałeś, Liverpool, PSG, czy na przykład obecnie Chelsea. Tak. To, co również wspomniałeś, jest prawdą, czyli jakby nasze obecny, powiedzmy, rozwój naszego produktu warunkuje to, że gotowymi jakby odbiorcami naszych danych na ten moment mogą być tak naprawdę głównie kluby właśnie z tej wysokiej półki, które dysponują jakimiś wewnętrznymi zasobami analitycznymi, które jakby teamem na przykład data scientistów czy analityków, którzy będą w stanie tak szczegółowe dane, które im dostarczamy, na potrzeby swojego sztabu szkoleniowego zinterpretować. Oczywiście tak zaczynaliśmy. Z czasem nasze portfolio produktowe się jakby rozszerza i coraz bardziej jest dostosowane również do, nie chciałbym powiedzieć mniej zaawansowanych, ale powiedzmy no mniej zorientowanych na użycie głębokich danych zespołów. Natomiast jak najbardziej, to nasze portfolio klientów myślę, że jest dosyć imponujące. Chciałbym też tutaj wspomnieć, że oprócz piłki nożnej, która jest naszym głównym sportem, ostatnimi czasy, w ciągu ostatniego roku rozszerzyliśmy naszą działalność również o futbol amerykański i tutaj możemy się również pochwalić dużym kontraktem z jedną z największych lig futbolu amerykańskiego na świecie. Tej nazwy niestety nie mogę zdradzić ze względu na zobowiązania kontraktowe, które nas tutaj obowiązują. Wszyscy się domyślą już po tym, co powiedziałeś. Czyli tak, Data Vision Computer Science mniej więcej to polega na tym, że wy badacie ruchy jakichś zawodników i takie bardziej skomplikowane dane dla klubów z tego wychodzą, z których oni mogą skorzystać, a przekładając to już stricte na zakłady bukmacherskie, to na podstawie tego bukmacherzy mogą lepiej szacować na przykład kursy bukmacherskie, tak?
Na przykład, tak, my pozyskujemy, w sumie można powiedzieć, najgłębsze, najbardziej szczegółowe dane, jakie tylko właściwie można pozyskać z przykładowo meczu piłkarskiego, ponieważ nasze algorytmy w oparciu o nagranie wideo meczu są w stanie pozyskać trójwymiarowe, jakby położenie w trójwymiarze całego szkieletu zawodnika, do tam 50 punktów ciała na każdego zawodnika oraz piłki, no w każdym momencie meczu, czyli w każdej klatce wideo. No w praktyce to jakby to są najbardziej takie granularne, zaawansowane dane, które właściwie z takiego meczu piłkarskiego można pozyskać. No i później agregując je jakby na trochę wyższym poziomie, budując na nich różnego rodzaju modele, od prostych, w miarę prostych modeli, typu na przykład expected goals, model, który jest całkiem rośnie w popularności, po coraz bardziej skomplikowane modele, można budować to zrozumienie gry w coraz to bardziej bardziej zaawansowanym poziomie. No i tego rodzaju analiza jest wykorzystywana po pierwsze przez kluby piłkarskie, na przykład do rekrutacji zawodników, takiej obiektywnej rekrutacji w oparciu o twarde dane, ale również może być wykorzystywana między innymi przez właśnie bookmacherów, którzy mogą na przykład lepiej modelować pricing po prostu, czy też kursy na konkretne wydarzenia. Mhm. Powiedz, tak jak mówisz tutaj o piłce nożnej, czy w tenisie to by nie było jeszcze prostsze do zrobienia i też by miało swoje jakby przełożenie na to samo? Jak najbardziej. Jakby ta technologia jest transferowalna. Ona sama, jakby my korzystamy z algorytmów sztucznej inteligencji pod takim, powiedzmy, szyldem computer vision, czyli wizji komputerowej, czyli analizy obrazu. No i ten obszar jakby, myślę, wywodzi się w ogóle ze środowiska fabryki czy tam linii produkcyjnej, gdzie właśnie ta technologia była wcześniej wykorzystywana na przykład do właśnie zwiększania efektywności linii produkcyjnej w takim bardzo zamkniętym środowisku, no i następnie została jakby przetransferowana na inne sfery działalności człowieka, czyli na przykład właśnie mecze, rozgrywki sportowe. No i my skupiliśmy się na piłce, jako że to jest największy sport globalnie, jakby z punktu widzenia biznesowego miało to najwięcej sensu. Natomiast już udowodniliśmy, że jest ta technologia transferowalna na inne sporty, tak jak na przykład futbol amerykański. Robiliśmy też takie próby w tenisie, były one dosyć obiecujące i jak najbardziej widzę tam zastosowanie tego typu technologii, zwłaszcza że pewne elementy były pewnie prostsze, bo w piłce nożnej jest 22 zawodników, których musimy w miarę możliwości automatycznie rozpoznać ich tożsamości na przykład i ich ruchy. No w tenisie tych zawodników jest dwóch, czyli tak naprawdę już mamy bardzo dużą pewność, kto jest kim. Jednocześnie też ta kamera jest stacjonarna, faktycznie nie rusza się, więc jakby tutaj też pewien wymiar nam odchodzi tej analizy, więc jak najbardziej ten sport również widzę tutaj zastosowanie. Natomiast no, dla nas z punktu widzenia, powiedzmy, priorytetyzacji biznesowej jest on któryś w kolejce. Natomiast jak najbardziej pozostaje w sferze naszych zainteresowań. Tutaj pewnie też dokładność w tenisie byłaby kluczowa, ponieważ no pewnie centymetry decydują o tym, czy tam milimetry czasami, czy zawodnik zdobył punkt, czy nie. No tutaj przy, powiedzmy, ograniczeniach wideo, głównie rozdzielczości wideo, mogłoby być to momentami problematycznie, aby aż tak dokładnie to rozpoznać. Mhm. W ostatnim czasie, w czasie miesiącach nawet, wirtualna rzeczywistość rozszerzona jest bardzo popularna. No wiąże się to głównie, że sztuczna inteligencja ostatnio jest w trendach. Powiedz, czy jest możliwe, że obstawiając mecz, na przykład za kilka lat, będziemy mogli obstawiać go na żywo i przenieść się na arenę tych wydarzeń? Mhm. Osobiście mam nadzieję, ponieważ jest to jeden z produktów, który chcielibyśmy rozwijać, to znaczy dane, których używamy, które pozyskujemy obecnie, czyli te takie trójwymiarowe odwzorowanie ruchu zawodnika w przestrzeni, mogą zostać wykorzystywane do analityki, czyli analizy właśnie performance'u zawodnika, ale również widzimy ich zastosowanie w na przykład odwzorowaniu takiego meczu właśnie w wirtualnej rzeczywistości. Bez jakby,
Oczywiście, można to robić na podstawie kamer na przykład, instalując jakieś nowoczesne kamery pozwalające na przykład na widok 360 bądź też innego rodzaju taką imersyjne doznania z meczu. Natomiast my chcielibyśmy móc wziąć dowolny mecz, jego transmisję i pozyskując z niego dane, następnie odwzorować ten mecz w takiej wirtualnej rzeczywistości, w bardzo wysokiej jakości obrazu. Mówimy tutaj, nie wiem, o takiej jakości najnowszych silników graficznych w stylu Unreal 5, czy tam właśnie najnowsza FIFA, powiedzmy 2.23, 2.24, w takiej jakości i dać takiemu widzowi, czy też osobie obstawiającej dane wydarzenie, możliwość takiej w cudzysłowie teleportacji na stadion, czy to na trybuny, czy to w ogóle na poziom boiska i na przykład przy zastosowaniu na przykład okularów VR, które miejmy nadzieję jakby zyskają na popularności i na adopcji, być w stanie jakby teleportować się na to boisko i rozejrzeć się i widzieć zawodników, którzy rozgrywają faktyczny mecz, biegają naokoło nas, a my jesteśmy w centrum wydarzeń. No i jednocześnie oczywiście jako osobny komponent również betować na konkretne wydarzenia. No mamy nadzieję, my sami powiedzmy w cudzysłowie betujemy na to rozwiązanie i rozwijamy je. Natomiast no widzimy w nim bardzo, bardzo duży potencjał, zwłaszcza patrząc na trendy, które obecnie na tym rynku entertainmentu sportowego są obserwowane, gdzie no młodsi widzowie już niekoniecznie chcą oglądać pełny 90-minutowy mecz, tylko bardziej chcą takie na przykład właśnie skróty, urywki z meczu, czy też chcieliby ten mecz oglądać w bardziej personalizowanym sposób, czy też bardziej imersyjny sposób. No i to wszystko jak najbardziej również ma potencjał być sprzężonym z bettingiem i to doświadczenie właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości myślę, że jak najbardziej ma ogromny potencjał. Mhm. Jakbyś miał obstawić do 2030 roku, to się wydarzy, czy nie? Jak jesteśmy tutaj? Myślę, że tak. No to wiadomo, o tym VR-ze się już mówi od dłuższego czasu, prawda? Myślę, że już nie wiem, pewnie 10 lat stuknęło, odkąd Zuckerberg jakby też postawił na rozwój całego metaversu i jednocześnie gdzieś tam ten VR jest tego dużym komponentem. No do tej pory chyba żadnemu rozwiązaniu, jakby z żadnym Googlem VR czy podobnego tego typu rozwiązaniu nie udało się przebić do mainstreamu jeszcze, natomiast no myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Myślę do 2030 roku, myślę, że jest to wysoce prawdopodobne. Mhm. Czyli jak to się przeniesie też tutaj na typowo bukmacherkę, to można się domyślać, że to samo może się wydarzyć w grach slotowych online, przykładowo, że jest jakaś gra, na przykład Doktor Frankenstein i tam się dzieje fabuła, że się przenosimy dzięki tej samej technologii, na przykład gramy te spiny razem z nim, będąc tam w tej grze. Jak najbardziej. I tutaj myślę, że nawet będzie to prostsze w przypadku slotów niż w przypadku bukmacherki, ponieważ no, odchodzą nam tutaj dwa duże problemy czy też wyzwania. Jedno to jest technologiczne, to znaczy no, w bettingu bardzo ważne jest latency, opóźnienie, czyli jakby no, musimy być tutaj, żeby obstawiać dane wydarzenie, musimy być jakby na bieżąco z tym, co się dzieje na boisku, czyli a samo przeprocesowanie i wygenerowanie takiej wirtualnej rzeczywistości no, wymaga bardzo dużej mocy obliczeniowej, co się oczywiście wiąże z czasem przetwarzania takiego meczu. No i w przypadku gier slotowych ten problem jest niejako już od razu rozwiązany, ponieważ dzieje się to wszystko w wirtualnej rzeczywistości. No a druga rzecz to jest kwestia regulacyjna. No tutaj jakby ten dostawca gry tworzy już tą wersję umożliwiającą korzystanie w VR-ze i odpada kwestia nie wiem, praw do transmisji czy generalnie cały ten obszar regulacyjny. Więc myślę, że tutaj pewnie szybciej się to wydarzy nawet niż w przypadku bukmacherki. Rozmawiamy o tym, co będzie, ale też już sztuczna inteligencja jest tutaj w naszej branży gamingowej. Powiedz, jak to wygląda, że na przykład ja jako gram na przykład na Total Casino w jedynym legalnym kasynie online w Polsce i wybieram na przykład jakieś dwa sloty owocowe i jak to jest, że ja wchodzę zawsze na tą stronę Total Casino, już u góry mam wszystkie gry owocowe, które mi się raczej spodobają. Jak to wygląda, na jakich to jest zasadach robione i czy tam może zajść błąd, bo w moim przypadku akurat jest to wszystko dobrze dopasowane, tak samo jest zresztą z bukmacherami, ale czy tutaj są jakieś jeszcze
możliwości na pomyłkę, czy to jest tak rozwinięte, że zawsze będzie dobrze? Jasne, no takie algorytmy rekomendacyjne nie są niczym nowym, jeśli mówimy tutaj o ostatnich latach, ponieważ no, już są od dawna wykorzystywane. Z tego co chyba wiem, to pierwszym takim spopularyzowanym rekomenderem był system używany do rekomendacji książek w bibliotece jeszcze chyba w latach 70. czy 80., jeśli się nie mylę, więc a obecnie takie rekomendery oczywiście dużo bardziej zaawansowane niż ten rzeczony algorytm do rekomendacji książek są wykorzystywane no, w wielu usługach, począwszy od e-commerce'u, tak, czy tam w portalach aukcyjnych, przez rozrywkę, jak choćby w Netflixie czy Spotify'u, czy branżę gamingową właśnie. Te rekomendery są wszechobecne. No i pokrótce to działa to na zasadzie analizy preferencji z jednej strony użytkowników, a z drugiej strony właściwości samych tych treści, które są rekomendowane. Czyli no może na takim obrazowym przykładzie tego Netflixa mogę powiedzieć, że no z jednej strony Netflix śledzi historię oglądania filmów i seriali i jakby oceniania przez użytkownika ich, czy podobały mu się, czy nie, i czy dodawania do listy ulubionych. To dostarcza bardzo wielu ważnych informacji o preferencjach użytkownika. Z drugiej strony te preferencje są później porównywane z preferencjami innych użytkowników i jeśli inny użytkownik o podobnych preferencjach oglądał podobny film, czy też grał w podobną grę slotową, no to jest wysoce prawdopodobne, że ty również, ta gra tobie się również spodoba. No i trzecia rzecz to jest jakby analiza samych treści w filmie, czy też jakby właściwości tej gry, czyli na przykładzie filmów, no to będzie gatunek, reżyser, obsada, oceny użytkowników i tak dalej. Na przykładzie gry, no to pewnie będzie typ gry, i wiele innych rodzajów cech tej gry. No i na tej podstawie nowe gry są dopasowywane do tego, co już wcześniej grałeś, co ci się podobało. No i przez to takie właśnie rekomendacje dotyczące tych gier, które potencjalnie najbardziej ci się spodobają, dostajesz na samym szczycie tej listy. Oczywiście ten system nie jest taki bezbłędny, ale jakby ma też dużą moc, bo potrafi uczyć się na bieżąco nowych preferencji, czyli no i niekoniecznie musi to wyglądać tak, jak to wyglądało jeszcze 30 lat temu, że musiałeś najpierw określić swoje preferencje, czyli czy lubisz gry takie bądź inne, tylko jakby on sam na podstawie cech tych gier, w które grasz, uczy się tego, czyli a też im dłużej gracz im więcej czasu gracz spędza w kasynie, czy u bookmachera, im więcej zakładów obstawi, tym dokładniej ten system później podpowie mu typy gier czy zakładów, które trafią w jego preferencje. Chyba też z tego wynika to, że coraz mniej przysyłają bookmacherzy, czy też firmy z innych branż tych ankiet, żeby wypełniać te ankiety, bo już jakby to chyba, myślisz, że to w ogóle zaniknie, ten system tego ankietowania, czy te dane jednak dalej będą zbierane w ten sposób taki tradycyjny? Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą, natomiast no obecnie wykorzystywane systemy już zbierają tak dużą ilość danych już bez potrzeby wykorzystywania ankiet, tylko jakby bazując na samej twojej aktywności, że myślę, że to jest zdecydowanie wystarczające, aby taki na przykład system właśnie rekomendacyjny dla ciebie stworzyć i stworzyć dla ciebie listę gier, które z wysokim prawdopodobieństwem ci się spodobają. Jak ten czas szybko leci, można powiedzieć, bo ja pamiętam jeszcze czasy tam z 10 lat temu, czyli długo przed nowelizacją ustawy hazardowej, jak operatorzy z zagranicy przysyłali pocztą tradycyjną, nie tyle, że płytki tam z swoją ofertą, ale też właśnie ankiety, które trzeba było odsyłać też pocztą tradycyjną, oczywiście tam za jakiś bonus. A powiedz, to o czym teraz rozmawiamy, na tym samym polega na przykład wykrywanie graczy, którzy są szczególnie narażeni w ramach odpowiedzialnej gry, że bookmacher widzi, że ktoś tam betuje za wyższe stawki niż zwykle grał i ma jakiś taki profil takiego gracza szczególnie narażonego i sobie tak to dopasowuje, czy to jednak indywidualnie jest raczej robione? Ciężko mi powiedzieć, jak to jest obecnie robione u bookmacherów, natomiast jakby zdecydowanie wyobrażam sobie, że tego typu systemy analogiczne, powiedzmy, do systemów rekomendacji mogą również wspierać tą odpowiedzialną grę i pomagać w tej identyfikacji graczy z potencjalnymi problemami, jak choćby właśnie przez monitorowanie zachowań graczy, czyli począwszy od częstotliwości gry i czasu spędzonego na grach, przez jakieś wzorce zakładów, wygrane i przegrane i zachowanie
po specyficznych wynikach, czyli właśnie po wygranej czy po przegranej, może wykryć pewne nieprawidłowości, czy też jakby pewne ryzykowne wzorce, które mogą wskazywać na problemy z hazardem. I jakby również jakby może wcześniej, jakby pozwolić na takie wczesne wykrywanie tego ryzyka, czyli że na przykład porównując jego na przykład początkowe gry, na przykład przez pierwszy miesiąc czy dwa aktywności na danej platformie, jeżeli jego parametry gry, czy jego profil gry zmienił się znacznie przez ostatni czas, może to sygnalizować również o jakichś anomaliach i potencjalnym właśnie ryzyku z problemu, czyli na przykład gracz nagle zwiększa ilość zakładów lub spędza dużo czasu na grach, czy bądź też gra, jakby częstotliwość zwiększa się po przegranych na przykład. No to oczywiście teraz to są takie trochę wyrwane z kontekstu przykłady, ale no, na podstawie tego można włączyć jakieś wczesne wykrywanie ryzyka. No i myślę, że to też jest ważne, to można dzięki właśnie sztucznej inteligencji również zapewnić indywidualne i takie spersonalizowane wsparcie, bo na przykład może no, przy wykorzystaniu chociażby modeli językowych, czy tam właśnie chatbotów, czy też innego rodzaju jakby generowania tekstu, może jakby sztuczna inteligencja zaprzęgnięta w system Bookmachera mogłaby, czy też właśnie portalu, no generalnie Bookmachera, mogłaby dostarczyć informacji czy porad dla graczy, w jaki sposób jakby to ryzyko mitygować, czy też może chociażby, nie wiem, odpowiednie źródła pomocy i tak dalej sugerować. No tego rodzaju rzeczy mogłyby działać po prostu w sposób automatyczny. Oczywiście one mogłyby zawsze działać w sposób automatyczny, bo nie trzeba do tego sztucznej inteligencji, żeby tego typu informacje wyświetlać, ale one mogłyby być dużo lepiej wycelowane jakby w konkretne przypadki i mieć dużo lepsze, jakby dużo lepszą jakby skuteczność. Powiedz, jak jest z tymi chatbotami, jak już tutaj o tym wspomniałeś, bo ja powiem szczerze, że kilku bookmacherów w Polsce ma te chatboty, ale ja jestem na tyle dużym ignorantem, że zawsze to od razu przeklikuję i powiedz, czy to już jest na takim etapie, że to już się więcej nie rozwinie, czy to jeszcze przyszłość przed nami, że nawet takich graczy jak ja to przekona do siebie? Myślę, że tutaj przyszłość zdecydowanie przed nami. Czy całkowicie te chatboty wyprą fizycznych konsultantów? Myślę, że niekoniecznie, w najbliższym czasie przynajmniej. Pewnie kiedyś tak, natomiast myślę, że w najbliższym czasie jednak całkowicie nie wyprą, natomiast myślę, że na pewno zostaną jakby w większej skali zaimplementowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni rozwój tych dużych modeli językowych, takich jak właśnie ChatGPT czy podobne, które no świetnie sobie radzą właśnie z stylizowaniem tego tekstu w taki sposób, że on brzmi naturalnie i wygląda naturalnie, czyli jakby twój experience korzystania z tego chatbotu jest zbliżony do rozmowy z takim fizycznym ludzkim konsultantem, więc myślę, że tutaj jak najbardziej z punktu widzenia poprawienia efektywności biznesu, jakby operacji i jakby efektywności kosztowej tych operacji portali, po prostu pewnie te chatboty na większą skalę zostaną, myślę, zaimplementowane. Nie widzę tutaj powodów, dlaczego nie mielibyśmy korzystać właśnie z tych najnowszych osiągnięć w dziedzinie właśnie dużych modeli językowych. A jak jest z tymi na przykład live dealerami? To działa na podobnej zasadzie, że jest krupier, który no w kasynie na przykład na żywo odpisuje nam, to domyślam się, że jest dużo prostsza. Jeżeli by to przenieść do retailu, na przykład do stacjonarnego kasyna, czy jest możliwość, że taki robot będzie sobie stał i ja pójdę, zagram w ruletkę i on ze mną też pogada o życiu po prostu, jak to mają krupierzy? No wiesz, myślę, że jest to możliwe. Nie wiem, czy czułbyś się naturalnie, rozmawiając z takim wirtualnym dealerem, zwłaszcza fizycznie, będąc gdzieś na przykład w kasynie, o życiu. Natomiast no, z punktu widzenia technologii, no, przez ostatnie kilka miesięcy wydarzyło się bardzo, bardzo dużo, które no, myślę, że mocno nas zbliżyły do takiego poziomu, bo no, oczywiście każdy słyszał o czacie GPT i już wie, że jakby możesz mu zadać dowolne pytanie o życiu również i dostaniesz całkiem sensowną odpowiedź.
pewnie jakiś czas temu jeszcze nie działało to w wersji głosowej, natomiast no, również ostatnio pojawiły się rozwiązania, jak choćby startup na przykład Eleven Labs, który działa właśnie na, notabene założony przez moich kolegów z licealnej ławki, który obecnie jakieś tam kosmiczne wyceny zebrał w rundzie finansowania, natomiast no, oni opracowali model do właśnie text-to-speech, czyli łącząc to z jakimś takim właśnie modelem językowym, no jesteś w stanie praktycznie dostać odpowiedź jeszcze głosem Morgana Freemana na przykład po polsku, więc myślę, że no, kwestia behawioralna powiedzmy, czy będziesz chciał z takim wirtualnym krupierem sobie porozmawiać. Pewnie w fizycznym kasynie niekoniecznie widzę takie zastosowanie, ale w online'owym myślę, że czemu nie. Czyli istnieje nawet szansa, że pójdę sobie do takiego kasyna i tam będzie James Bond, który będzie mówił jak James Bond i będzie mnie obsługiwał przy takiej rulecie. Dokładnie. I będzie na to jeszcze wyglądał jak James Bond. Także, tak, przerażające. Tak. Przerażające. Nie wiem, czy tego do końca chcę. A jak to wygląda, bo dużo też się o tym mówi, czy istnieje możliwość napisać taki algorytm, który będzie przewidywał wyniki sportowe, że na przykład ktoś coś takiego stworzy, że mu będzie wyrzucał najbardziej prawdopodobne kupony i taki gracz będzie wygrywał? No, ciężko powiedzieć. W teorii pewnie do zrobienia. Zresztą to już się częściowo działo czy dzieje. No choćby ten pewnie dosyć słynny przykład właściciela klubu Brentford i Midland, czyli Matthew Benhama, który tego majątku, który pozwolił mu sfinansować zakup tych klubów, dorobił się właśnie dzięki takiemu matematycznemu podejściu do zakładów i używania dużej liczby danych do podejmowania decyzji bettingowych. On tam był pewnie jednym z pionierów wykorzystania właśnie modelu XG do obstawiania meczów i dzięki temu zarabiania. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, może bo ja źle chyba sprecyzowałem pytanie. Czy jest taka szansa, że to się wszystko tak rozwinie, jak jest ten chat GPT na przykład, że ktoś o nie tak dużych umiejętnościach matematycznych będzie w stanie sobie pomagać dzięki takim narzędziom? Znaczy pomagać sobie pewnie tak, no bo jest dostępnych coraz więcej danych z meczów, z wydarzeń sportowych, których oczywiście skorzystają bukmacherzy do ustalania kursów, no ale również mogą korzystać użytkownicy indywidualni. Oczywiście nie w tak dużej skali, no bo nie mają też dostępu do pewnego rodzaju narzędzi. Natomiast no, popularyzacja portali statystycznych i tak dalej. Myślę, że jak najbardziej wrzucenie takich, w cudzysłowie, takich danych do modelu matematycznego, który może zostać pewnie, może niedługo już nawet napisany dzięki twojemu promptowi w czacie GPT. Bardzo taki może prosty model, ale czemu nie? No jak najbardziej może zwiększyć twoje szanse, natomiast no bazując stricte na przykład na piłce nożnej, no to jest na tyle wielowymiarowy sport i bardzo złożony i bardzo mimo wszystko losowy, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby tutaj taką długoterminową przewagę móc osiągnąć. No i nie zapominajmy też o tym, że po drugiej stronie, czyli u bukmachera, no również dostęp do tego rodzaju narzędzi jest. Także no na pewno tutaj pojawi się również swego rodzaju odpowiedź na tego typu praktyki. No właśnie, też podobnie to działa w pokerze, że pamiętam już lata temu były takie programy, które sczytywały możliwe zagrania przeciwnika na podstawie, na jakiej on jest pozycji i tak dalej, ale też z drugiej strony jest tak, że ta sztuczna inteligencja chyba pomaga wykrywać oszustów. No jak najbardziej. Jak najbardziej może zostać wykorzystana również do wykrywania oszustw. Jakby również to działa na wykrywaniu pewnego rodzaju zachowań i jakby dopasowywania ich do wzorców zachowań, które uznajemy za jakieś ryzykowne bądź też potencjalne frody, czyli na przykład jakieś układy między graczami, czy fałszywe leki zgłoszenia wygranych, tego typu rzeczy, nie wiem, tempo decyzji, historia gier, no i jakby wszelkiego rodzaju anomalie mogą zostać dosyć jakby relatywnie łatwo wykryte, no i oflagowane jako podejrzane, więc jak najbardziej, już abstrahując też od
monitorowania jakby samych transakcji finansowych, które no, nie jestem pewien, czy one dzieją się na poziomie już teraz, na poziomie również bookmachera, no, ale na pewno banki stosują też takie modele do wykrywania jakichś podejrzanych transakcji czy fraudów. Także tutaj również biorąc jakby, analizując dzięki algorytmom sztucznej inteligencji zachowania graczy, możemy je również oflagować na przykład w sposób jakby te, które noszą znamiona podejrzanych, nazwijmy to. Właśnie ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Jackiem Foltynem, który pracuje w firmie, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem, głównie w sektorze bankowym, ale teraz też w sektorze iGamingowym i to polega na Generalnie ta dwuetapowa rejestracja już chyba trochę przechodzi do lamusa, bo właśnie są takie systemy, które pozwalają wykryć na podstawie tego, że jakiś oszust się zalogował na konto, bo wykonuje jakby ruchy na tym koncie, których ten użytkownik wcześniej nie wykonywał. Dokładnie. No to działa podobnie, tak jak gdzieś pojedziesz za granicę i jakaś system płatności wykrywa, że próbujesz wypłacić gdzieś gotówkę, tak, czego wcześniej nie robiłeś i to nie zgadza się z twoją lokalizacją. No tu jest analogicznie, tak, masz jakby, są pewne wzorce zachowań, które są budowane na podstawie twojego historycznego zachowania, no jeżeli coś jest takim outlierem, czyli coś nie pasuje do tej historii, no to wzbudza podejrzenie. A powiedz mi, czy istnieje taka możliwość, bo były takie przypadki, więc pewnie istnieje, ale dzisiaj na przykład w Ameryce jest dużo takich różnych loterii, że powstawały konglomeraty, które potrafiły tak na podstawie prawdopodobieństwa wysłać ileś tam kuponów w różnych kolekturach i wygrać tam na przykład 1 czy 3 miliony dolarów. Myślisz, że to jest dalej możliwe, czy tutaj już też jakby dostawca, producent loterii też jest na to przygotowany? No, to jest pewnie taki niekończący się wyścig, tak? Gdzieś tych osób, które chcą ten system wykorzystać do swoich niecnych celów i tego, jak tegoż właściciela tego systemu. Także no, myślę, na każdą taką próbę takiego zachowania pewnie dosyć szybko obecnie przychodzi reakcja. No pytanie często, co będzie pierwsze, tak? Czyli czy jako dostawca właśnie loterii, czy też różnego rodzaju gier jesteś w stanie jakby antycypować potencjalne taktyki, które takie osoby chcą stosować, no i czy jesteś w stanie a priori już swego rodzaju blokady tam zastosować. No tutaj pewnie kreatywność nie zna granic, a przy obecnej dostępności technologicznych rozwiązań myślę, że jest tutaj duże pole do popisu dla obu stron. Ty jako człowiek, który w tym siedzi, się tym zajmuje, jesteś przerażony tym, co się może wydarzyć. Też fajne słowa słyszałem w kanale sportowym z jednych odcinków właśnie o sztucznej inteligencji, że wszystko zależy od tego, czy to będzie w rękach Batmana czy Jokera. Ty jesteś po jakiej stronie? Jak myślisz, że jak będzie? No wiesz, to jest pewnie trochę można porównać do tej maszyny parowej gdzieś tam wynalezionej jakiś czas temu, której też byli oczywiście przeciwnicy i luddyści, tak, którzy tam topili maszyny, więc jakby, przyniosło to wiele dobrego, także ja myślę, że tutaj będzie podobnie, jakby też zostało już kiedyś udowodnione, że automatyzacja czy innowacja generalnie, nie wiem, tworzy miejsca pracy, a nie je zabiera i jakby kontrybuuje do generalnie rozwoju, aniżeli w drugą stronę, więc ja tutaj jestem raczej po tej stronie, że jestem jakby orędownikiem tych zmian i jakby patrzę z wielką fascynacją i też jakby fascynacją tym co jakby każdy kolejny dzień przynosi, jeśli chodzi o właśnie rozwój tej technologii. Także tutaj raczej jestem optymistyczny. No jakby oczywiście mądre i odpowiedzialne takie wprowadzenie sztucznej inteligencji do branży, czy to gamingowej, czy bettingowej, jakby może jakby uatrakcyjnić rozrywkę dla graczy i dostarczyć im jakby lepsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia. Także myślę, że tutaj co do tego byłbym spokojny. Oczywiście to trzeba robić mądrze i odpowiedzialnie i są oczywiście wiele jest różnych wyzwań, które takiej implementacji towarzyszą. Natomiast tutaj byłbym raczej optymistyczny.
Podsumowując, jakie są szanse i zagrożenia w najbliższych latach, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i branżę iGamingową? No, szanse to na pewno nowe, jakby nowe, niespotykane dotąd możliwości konsumowania wydarzeń sportowych przy towarzystwie bettingu, na przykład tak jak wspomniane na początku naszej rozmowy, imersyjne, wirtualne wizualizacje w świecie, w wirtualnej rzeczywistości, to na pewno. Z drugiej strony świetnie spersonalizowany content pod twoje preferencje, trochę odejście od takiego tradycyjnego systemu, na przykład w branży bukmacherskiej, gdzie wchodzisz na stronę, widzisz 400 różnych rodzajów betów i nie masz pojęcia, co tu obstawić. Natomiast tutaj duża, duża szansa w takiej personalizacji, hiperpersonalizacji tego kontentu pod twoje preferencje. No z drugiej strony oczywiście należy pamiętać o tym ryzyku, o tym odpowiedzialnym gamingu i ryzyku uzależnienia. Tutaj widzę oczywiście zagrożenia, ponieważ no, świetnie spersonalizowany system może stanowić żyzny grunt pod uzależnienie. Natomiast oczywiście dobrze zaimplementowane również w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji, mechanizmy, które ograniczą negatywne skutki, myślę, że tutaj na pewno mogą wprowadzić bardzo dużo korzyści. I tyle myślę. Bardzo, bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo ciekawych możliwości, które otwiera wykorzystywanie nowych technologii. Trzeba to robić po prostu mądrze i odpowiedzialnie. Mhm. Jeszcze dopytam, bo teraz mi się nasunęło dużo właśnie z tych szans, zagrożeń, tak jak wspominasz. Nie jest trochę tak, że tutaj będzie potrzebno dużo nowych regulacji, bo ten świat iGamingu, tej naszej branży bardzo się zmieni? No, myślę, że na pewno w jakiś sposób, jakby te zmiany są bardzo dynamiczne, tak? A często, jak wiemy, ten mechanizm regulacyjny często nie nadąża za tak dynamicznymi zmianami, one przychodzą z czasem. Także no myślę, że na pewno mądrze wprowadzane regulacje, myślę, że tutaj pomogłyby zadbać o to, żeby ten postęp następował, powiedzmy, w taki zrównoważony sposób. Natomiast tutaj nie jestem ekspertem od regulacji, zwłaszcza w branży gamingowej, także nie chciałbym tutaj bardzo szeroko tego komentować. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Mateusz, za wywiad. Mam nadzieję, że wszystkie szanse zostaną wykorzystane, a zagrożenia zniwelowane. Dziękuję bardzo.